Cześć. Cześć, witajcie pomiędzy świętami a nowym rokiem. Ty pozwolisz, że dzisiaj od prywaty zacznę? A mów! Bo myśmy 2 tygodnie temu pytali was o wiek, ile macie lat. Byliśmy ciekawi bardzo i nie zapomnieliśmy. To, że w zeszłym tygodniu żaden z nas nie brzęknął ani słowa, to nie znaczyło, że zapomnieliśmy, bo rzeczywiście powiedzieliście nam, ile macie lat. Słuchajcie, ci, którzy zechcieli, tak jak siadłem i policzyłem na szybko, to wypadło mniej więcej, że około 1000 lat mają. Ci, którzy tam się odpisali. Najmłodszy nasz widz, co? Nie, no spoko. Skąd ci ten 1000 wyszedł? No policzyłem lata. A wiesz, że to się liczy inaczej? Dlaczego? No dobra, bo średnią chciałeś policzyć, nie? Tak? Nie chciałem, znaczy średnią policzyłem, średnią. No dobra. No. Nasz widz ma około 35 lat. W każdym razie nie oglądałem nas najmłodsi, co nie, ciekawe. Znaczy, jeżeli chodzi o najmłodszych, mam najmłodszego i najstarszego naszego widza. Najmłodszy jest Norbert, przynajmniej z tych, którzy się zechcieli odezwać. Najmłodszy jest Norbert, lat 15. Najstarszy natomiast Grzegorz, lat 82. Dziewczyny niestety nie chciały powiedzieć, ile mają lat, ale nie mamy im tego za złe. W związku z tym niech się nie przejmują bardzo. W każdym razie bardzo to było fajne i bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy zechcieli. A ja ze swojej strony z kolei poczytałem sobie też komentarze właśnie pod ostatnią tygodniówką i bardzo wam dziękuję za ciepłe słowa, za wszystkie życzenia dla nas i dla redakcji. Dzięki wielkie. Bo dzięki. To, wiecie, rośnie wszystko w człowieku. No i oczywiście dziękujemy za aktywność i prosimy o więcej. Komentujcie jak najbardziej. Komentujcie. Ile dobra, będzie. To teraz już do rzeczy, żeby... Dobra, to co, jedziemy może od nowości, bo wiesz co, w sumie tydzień spokojny. Kurczę, najedliśmy się przez te święta, leżeliśmy i producenci w sumie też... Poza Chińczykami. Zafundowali nam Chińczycy 24 premierę w Wigilię, 25 w pierwszy dzień świąt i 26 w drugi dzień świąt. I wszystko Chińczycy. W Wigilię był Xiaomi Play, w pierwszy dzień świąt była Nubia M3, a w drugi dzień świąt był Honor 20, był. Bo chciałem powiedzieć Huawei i zapomniałem, który Huawei. Honor 20. No już tyle tych modeli natłukli, że się mylą. To co, może chronologicznie jedziemy od Wigilii i zaczniemy tego Xiaomi. Mnie troszeczkę, ja się spodziewałem czegoś więcej. To znaczy ja mam dokładnie to samo, nie to, żebym się po Xiaomi w ogóle czegoś więcej spodziewał. Niemniej tutaj, jako że było to urządzenie reklamowane dosyć mocno przed świętami. No i ta nazwa Play, nie? No i ta nazwa Play. Zdawało się, że będzie smartfonik do grania może, nie jakiś specjalnie dedykowany, jeżeli chodzi o wygląd, ale przynajmniej taki, który będzie miał... Budżetowy smartfon do grania miał być. Taki, który będzie miał rzeczywiście podzespoły, które są przygotowane na to, żeby udźwignąć wszystkie gry i żeby jednocześnie graczowi dać taki komfort, że wszystko będzie działało płynnie i wszystko będzie działało tak, jak trzeba. A to tak wyszło, tak troszeczkę średnio wyszło. Wyświetlacz ma całkiem niezły, 5,84 cala, to jest ok przy Full HD, to daje całkiem sympatyczne wrażenia. Jest Helio P35 i to też nie jest jakaś straszna jednostka, ale nie jest to również jednostka w pierwszej wody i taka, po no której nie jest to topowy spodziewamy proces, się tylko po prostu. Średnia, nie? No, powiem szczerze, że myślałem, że może jednak Snapdragon, tak? No. Nawet ta 660 gdyby była. Nie byłby to bardzo zły wybór, ale jednak nie, może 820. No i też czy wersję pamięci, tak. Jeżeli chodzi o pamięć, to jest jedna wersja pamięci, tak? 64 flesza, 4 giga w RAM-u. Aparaty akurat graczom może strasznie potrzebne nie są, ale są miłe w smartfonie. Z tyłu 12 plus 2 megapiksele, z przodu 8 megapikseli. A, no i notch, który jest, zdaje się, w Xiaomi. No, to jest nowość, tak. To jest nowość, ten notch. Drop notch. No jeszcze tam chwali się mocno, oczywiście to mówimy o Chinach, tam dostają nabywcy 10 giga transferu danych. Nie mam pojęcia dokładnie, na jakiej zasadzie to się odbywa, no bo nas to nie dotyczy, więc też specjalnie nie szukałem. W każdym razie jest taka oferta. 10 giga operatorskiego transferu właśnie, darmo, czy dysku sieciowego? Nie, 10 giga przesyłu danych, ale co oni mieli na myśli, to kurczę ciężko było wyczytać z tych krzaczków. Tak, no i cena jest dosyć fajna, bo jak sobie przyliczymy prosto z juanów, ale mówię, prosto z juanów podkreślam, no to jest 600, czyli u nas pewnie zmieściłby się poniżej 1000. Ja jestem fanem ostatnio przeliczenia, w związku z tym jak sobie tak policzyłem, to im wyszło, że 799 albo 849, w zależności od tego, na ile będą chcieli zaoszczędzić. A, bo to z podatkiem już policzyłem. Tak, to policzyłem z podatkiem. No policzyłem sobie
przybliżeniu podatek tak, plus przybliżeniu koszty dodatkowe. Jest to do wyliczenia, tak? Jest to do wyliczenia najbardziej. Zacząłem sobie robić, słuchajcie, tabelki takie, gdzie mam cenę przeliczaną na żywca z juanów, cenę spodziewaną przeze mnie i będziemy teraz czekali na ceny rynkowe. Bawisz się we wróżkę? Będziemy się bawili we wróżkę. Znaczy ja się będę bawił we wróżkę. Rzeczywiście zobaczymy po prostu, na ile jestem w stanie zgadnąć ceny współczesnej. Fryzury. Już masz prawie jak taka rusałka tą do wróżki. No. Tylko nie rusałka. Tylko szklaną kulę ci jeszcze załatwię. Druga była nubia, która nam rzeczywiście gdzieś umknęła, no, bo ona, jako że pierwszy dzień świąt nie spodziewaliśmy się dlatego, że nie była zapowiadana, ale rzeczywiście wyskoczyła. Też wyświetlacz IPS-owy bez niespodzianek typu AMOLED, 5,7 cala przekątna ekranu, również Full HD i tu jest Snapdragon 660 i to byłby całkiem, to jest całkiem fajna rzecz. Jeżeli chodzi o pamięć, to jest 64 albo 128 flesza i 6 giga RAM-u, czyli dwie wersje mamy, no tak? Tak. 64,6 i 128,6. Cena też już będzie wyższa niż tego Play'a Xiaomi, nie? Cena będzie zdecydowanie wyższa, ale wiesz, w Play'u niestety, tak wrócę niespodziewanie, w Play'u najgorsza jest ta bateria według mnie, bo, no przepraszam, 3000, ale kurczę, 3000 nie. Tutaj jest, tutaj w tej nubie jest przynajmniej 3,5 tysiąca mAh. Ale generalnie, no tutaj trochę mówię, no jęk zawodu i tyle, no. Znaczy w przypadku Adasio do Xiaomi też wraca. Tak, tak, no ja mówię 3,5 tysiąca w nubii bateryjka, w 24 plus 5 z tyłu i 8 z przodu aparaciki. I w zależności od wersji, czy to będzie 64 czy 128 flesza, to jest na żywca przeliczając 985 zł albo 1145 zł. Tak to mniej więcej wypada. Jak w mordę strzeli, dobre 300 więcej. No tak, jak sobie przeliczyłem, to na polski będzie 1400 i 1500 zł, w zależności od tego, która wersja. No niestety. Różnicy, słuchajcie, cenowej dużej pomiędzy nimi nie ma, natomiast nie są taniutkie. Nie, no jak chcecie mieć lepszy smartfon, no kurczę, no cudów nie ma, musicie więcej zapłacić i choćby nie wiem, jaką ideologię do tego nie dorabiać, tak po prostu jest. Smutne, ale prawdziwe i to co zrobić? Nic nie zrobimy. No i rzeczywiście w drugi dzień świąt ten Honor V20 nam wyrasta na najmocniejszą maszynę, jednocześnie co prawda najdroższą, no ale takie są prawa, jak Adaś przed momentem powiedział. Dokładnie, w momencie, no, kiedy jest mocny sprzęt, on niestety znacznie więcej kosztuje, poczekać na wyprzedaży. No jest dosyć przyzwoita rzecz i otworek w ekranie znów, ale podobno najmniejszy w branży na tą chwilę. 4,5 mm, tak? Więc oni to podkreślają, że Samsung ma większą dziurę. Dobra, no zobaczymy jak to, ja jeszcze nie widziałem ani jednego, ani drugiego na jeden, żywo. Jeden z niewielu wypadków, kiedy konkurencja podkreśla, że ma mniejsze, ta druga konkurencja mniejszy ma, tak, otworek, że, tak, żeby nie powiedzieć wprost. Że konkurencja daje więcej, daje większą dziurę Samsung. No za chwilę się okaże, już dawno było Małe jest piękne. Pamiętasz taki film King Size niedawno w telewizji leciał właśnie? No, Małe jest piękne. No to... W każdym razie, no tak jak Jacek powiedział, przyzwoita sprawa, 6,4 cala, czyli też całkiem konkretna paletka. Też Full HD Plus oczywiście. I Full HD Plus, tak. No i 25 mega aparat z przodu w tej dziurce, czyli patrzcie, mała dziurka, a aparat? Taki nawet. Nawet. No, ale najfajniejsze to co z tyłu, nie? Tam jest 48 megapikseli plus... Plus drugi w telefon. Zamieszałeś. Obiektyw. Plus drugi obiektyw, ale ten drugi obiektyw zajmuje się właściwie tylko i wyłącznie głębią, czyli po pierwsze będzie rozmywał, po drugie będzie rozpoznawał pewnie, a po trzecie będzie służył do modelowania 3D, także może ten skaner, który... No możliwe, że jakieś tam wirtualna rzeczywistość rozszerzona, będzie, rzeczywistość pitu, no i Kirin 980 to wszystko będzie tak, ogarniał. Kirin jest rzeczywiście z GPU Turbo i jeszcze tam jest ten układ taki dodatkowy, przyspieszający transfer danych w kombinacji LTE z... To jest oczywiście sztuczna inteligencja. No to jest wszystko to, co powinno być. To co chyba ciekawe, jest NFC, ale spodziewaliśmy się NFC, dlatego że on będzie w Europie i trafi do Polski w związku z tym NFC jest. Poza tym to jest ta klasa smartfona, gdzie powinno się NFC pojawić, ale rzecz chyba jeszcze ciekawsza, chociaż nie jakoś strasznie, to jest Magic UI, jeżeli chodzi o interfejs użytkownika. Poza Magicami, tak? Bo niedawno się pojawił Magic 2, gdzie to Magic
ten interfejs był jakby na natury, miejscu. Nie? Natomiast w Honorach się nie spodziewaliśmy. Bardzo możliwe, że Honory właśnie ewoluują w stronę własnego interfejsu użytkownika. On się co prawda na razie nie różni jakoś strasznie od EMUJA, ale że bardzo chcą się... Jest inny. Wiesz, logo zmienili jakiś czas temu, więc może jakieś tam ruchy Huawei przewiduje w tym kierunku. I jeszcze jedna rzecz, która jest dosyć fajna, tam ładowanie, no, ładowanie jest co prawda ograniczane mocą, ale oni tam proponują, że dwa rodzaje, jakby 4,5 V na 5 A albo 5 V na 4,5 A, natomiast ładowanie jest szybkie, kompatybilne również z ładowaniem 9V na 2 A. To jest kompatybilne, także będzie działać. Także można ładowareczki podłączyć bez żadnego problemu. A zauważyłeś, jak tam jest z microSD, bo kurczę, nie jestem pewien, czy czegoś nie pokręciłem, ale chyba nie ma rozszerzenia karty, czy jest hybryda, bo już powiem szczerze, że nie pamiętam. Nie, muszę was prosić, żebyście zajrzeli na kartę, bo nie pamiętam. Specyfikacji. Właśnie, coś mi się kołacze w głowie, że coś z tą kartą było, ale powiem szczerze, nie pamiętam, więc nie będę Wydaje was tutaj... Wydaje mi się, że jest, ale też nie chcę w tej chwili nakłamać. No ale w każdym razie, jakby was ten model interesował, to się upewnijcie co do tego. Czy hybryda, czy nie, to tego chyba nie wiem. Natomiast zaskoczyłeś mnie pytaniem w ogóle o kartę. Mówię, coś mi się po głowie kołacze, ale no nie chcę. A, no jeszcze jedna rzecz, co mi się po głowie kołacze jest... O Honorze bym się spodziewał raczej 3 slotów, powiem szczerze, bo oni jednak ostatnio dosyć konsekwentnie w tych droższych konstrukcjach dawali 3 sloty. Także miałbym nadzieję na 3, ale sprawdzę w przyszłym tygodniu ewentualnie uzupełnienie na karcie, jeżeli do tej pory. Żebyśmy nie przegadali całego o tym Honorze, to jeszcze tylko jedno. Znaczy, jest ceny jeszcze. No ceny i jest unikalny wzór na tylnej ściance, bo to jest fajna rzecz, to jest coś nowego, wzór V, no bo to jest V seria, więc wzór w kształcie litery V, jakąś straszną technologią robione, tam nagadali się o tym jak dzicy, to znaczy jest więc, no, gradient rzeczywiście, kolory są taki... jednolite, bo jest czerwony, granatowy układający i się V czarny, ale rzeczywiście są takie jakby no, błyszczące jak masa perłowa. Zwróćcie na to uwagę, zasadzie, bo oni straszną też wagę do tego jest przywiązali, więc nie docencie wygląda starania marketingowców producenta, bo zrobili coś nowego. No. Całkiem ładnie wygląda. Są trzy właśnie wersje, jeżeli chodzi o pamięci. 128 flesza 6 giga RAM-u kosztuje na żywca przeliczane już bez kombinowania 1640 zł. 250, nie, przepraszam, jeszcze druga wersja. 128 flesza i 8 giga RAM-u 1909. Jest trzecia wersja sygnowana logiem Moschino. To jest, ja nie miałem pojęcia, co to jest, dopóki nie sprawdziłem. Adam pewnie prędzej no modeli, no wiedział, co, no, bo to włoski tak, design. Tak jak Prada, no, tak? Tyle, była no, swego czasu, nie wiem, LG robiło smartfony, no, Prady. Kolejny jakby mariaż mody ze smartfonem. Tam wiele z tego Moschino ja nie widzę. No, no co, no content mogą dać kolor obudowy, ale akurat kolory obudowy dali takie same jak w standardzie, więc ja bym z tego nie robił nie zagadnienia. No, pamięć dali. W każdym razie zrobili tu, dodali tutaj najwięcej pamięci, i to bo jest, rzeczywiście najmocniejsza 256 flesza, 8 GB i dali oddzielny kolor. On jest niebieski. O ile ten w głównej ofercie jest granatowy, to ten jest niebieski w stronę błękitnego. No, ale znowu nie ma czarnego, nie? Jest czarny. Do którego jest czarny, nie? Czerwony, granatowy i ten najmocniejszy... Poczekaj, to mnie się znowu coś powaliło w takim białego razie. Białego nie ma na przykład. A, bo mówię, któregoś koloru było mniej. No, białego na przykład nie ma. Nie, Moschino jest chyba tylko jasno-niebieski. No mówię, właśnie któregoś koloru nie tak było... Tak mi się zdaje. I, dobra, sprawdźcie sobie. No. On chyba będzie wyłącznie w tym kolorze, tyle że właśnie jako wyznacznik, jako cecha charakterystyczna właśnie. No to ta pamięć robi robota, nie ta stylizacja. Dobra, informacje pewne, o których donosiliśmy wam w mijającym tygodniu, rzeczy, o których pisał Adam i o których pisała Jola. Od nowego roku, słuchajcie, w Polsce pojawią się dystrybutorzy Oppo i Blackview. Ja wam nawet przeczytam. Oppo to jest Entity SA, ABC Data SA oraz Stealthforce One. Oni będą sprzedawali smartfony Oppo. W jakim zakresie to będzie działało? Czy będzie polska strona w oddziale producenta? No czy to się będzie? Nie mam pojęcia. I kto się tym będzie zajmował? Jak oni się tym podzielą? Niemniej będzie no, trzech dystrybutorów. No o tym wejściu Oppo to już się mówi od dawna. Nie? Tak, mówi się od dawna. Myślę, że będzie dużo.
No, w każdym razie wiemy, że pracują tam dosyć sympatyczni ludzie, także pozdrawiamy. Scenami diabli wiedzą, jak będzie. Dobrze, tłumaczenie polskie przede wszystkim. Tak, ceny, jakie modele wybiorą, bo boję się, że kurczę, nie wybiorą tych najefektowniejszych. Natomiast jeżeli chodzi o Blackview, to dystrybutorem będzie Elko Polska. I ja powiem szczerze, powiem prywatnie, a nie jako w naczelne MGSM-a, że nie jestem w stanie Wam dobrych rzeczy powiedzieć o marce Blackview. Nic nie poradzę. Może jak mi przyślą coś do recenzji, to może się mi zmieni, ale na razie z komentarzy tak. Tego, co widzę w sieci, co się dzieje na temat marki, wybaczcie, ale nie. Wiem, że Polacy kupują. Kolejna chińska marka, dosyć u nas popularna, bo konkuruje, no to już może powiedzmy o tym, konkuruje z polskimi Hammerami, a jak już jesteśmy przy Hammerze, to tylko tak dla porządku wspominam, że będzie nowy Hammer z Androidem Go. Zalet, może o zaletach powiem. Co ciekawe, ma to NFC, ma baterię 5000 mAh. No i fajnie by było, gdyby nie to, że jest też gigabyte RAM i 8 giga pamięci wewnętrznej, aparat 8 z tyłu, 2 z przodu, MediaTek 6739 i 569 zł. To ja dziękuję, to by było na tyle, jeżeli chodzi o nowego Hammera, przykro mi. ZTE złożyło 2 wnioski patentowe na smartfony z elastycznymi wyświetlaczami. Są 2 rodzaje tych projektów, które oni zgłosili. Jeden z dużym wyświetlaczem rozkładanym w środku i na połówce na zewnątrz. Drugi tylko, znaczy ja właśnie nie wiem, czy na odwrót, ale w środku też coś powinno być. Tak. No, raczej nie notę z nie, dopisania. Nie, no jest w środku, tam jakbyś zobaczył na tych szkicach, to widać. Łatwiej jest im będzie zrobić oczywiście ten, który na zewnątrz jest dużym ekranem, dlatego że tam jest to zagięcie mniejsze, prawda? W momencie, kiedy by próbowali robić w środku, no to trzeba znowu znaleźć miejsce, żeby ten ekran tam się wyginał w takim urządzenie będzie grubsze. No ale coś nad tym robią, coś kombinują. No. Również wnioski patentowe kolejne złożył Asus. Tym razem próbują nadgonić konkurencję, jeżeli chodzi o design, i wnioski dotyczą dziurki w ekranie i ewentualnie wysuwanego modułu na aparaty fotograficzne, czujniki. Po prostu pewnie kombinują na różne sposoby, co by tu było lepsze. No jest, zobaczymy, nie wiem, chyba myślę, że na MWC to się nie ma co nowych Zenfonów spodziewać, nie, raczej celuje tak najwcześniej latem. No. Dziurki są jak dziurki, po prostu takie jak w tych smartfonach, które już w tej chwili do tej pory oglądaliście. Znikną, tak jak zniknął notch, znika. Na pewno, w końcu znikną. Natomiast ten wysuwany moduł z aparatem, no tak jak w Nexie. w Nexie na przykład. Tak, że się po prostu będzie wysuwało, tak, będzie dodatkowa. Jak mawiał klasyk, no, są plusy do dodatnie i plusy ujemne. Jedna będzie kamerka, się wysuwało, będzie się wycierało. Jedna kamerka, więcej kamerek, plus właśnie dodatkowe czujniki. No. Oni różną szerokość tego wysuwanego modułu tam patentowali. Może nawet i 3 aparaty wyjdą, jak będzie na całą szerokość. Nie? Samsung, słuchajcie, z kolei ma pomysł na zaginane wyświetlacze LCD. Powiecie, no przecież zaginane wyświetlacze są, ale nie, są AMOLEDy. Natomiast jeżeli chodzi o LCD, tutaj barierą główną było do tej pory szkło, które jest po prostu w LCD, ono tam być musi. Samsung prawdopodobnie znalazł jakiś sposób na obejście tego i zamiast szkła będzie jakieś tworzywo elastyczne. Tak, pewnie coś innego znaleźli, co ma właściwości zbliżone do szkła, daje się wyginać, ergo możemy się w przyszłości, może nie wiem, czy w tym roku nadchodzącym, ale no jest szansa, że telefony z zaginanymi ekranami będą trochę tańsze, to zejdzie do średniaków, może nawet do low-endu. Pytanie po co? Chociaż ja sam używam podzaginanego i się tak do tego pierwszeństwa przyzwyczaiłem, że teraz jak mam płaski, to się jakoś tak dziwnie czuję. Znaczy, ja mam dalej w przeciekach na temat Samsunga, bo ponoć, ale to zostawmy przecieki na później. Dobrze, na razie fakty. Skupmy się na faktach. Dzisiaj Jola napisała i musiałem troszeczkę zaingerować w tego newsa, dlatego że Jola napisała, że HMD przygotowało, słuchajcie, jako ciekawostka, update do 4 modeli, starych modeli Nokii na Symbianie, między innymi 808 PureView, ale nie tylko. I to niestety troszeczkę nie tak. To jest mniej więcej, słuchajcie, poziom naszego dzisiejszego dziennikarstwa. To jest tak, że ktoś napisze jakąś bzdurę, ktoś to przepisze, tłumacząc jeszcze najczęściej z innego języka, a później trafiają fakty do nas. Fakty technologiczne, które ni cholery faktami nie są. Wybaczcie, ale po prostu jestem zły, dlatego że to nie jest jedna taka informacja. Tak naprawdę istnieje rzeczywiście grupa fanów nokiowych, w gruncie rzeczy chyba głównie Rosjanie, którzy rzeczywiście starają się coś z tymi systemami starszymi robić. Między innymi właśnie z Symbianem. Ta grupa się nazywa SE Store
I oni są, a oprogramowanie z kolei D-Lite. W tej chwili jest wersja 1.7, która robi no dosyć sporo rzeczy ze starymi telefonami. Powiem wam już, które modele. Nokia 808 PureView, Nokia N8, C7 i tak. E7. To są stareńkie smartfony. One mają nadal swoich fanów, nadal są ludzie, którzy z nich korzystają. Ja mam też 808, ale raczej nie będę jej update'ował. Co prawda jest to kuszące, słuchajcie, dlatego że na przykład są nowe serwery, do których są podłączone usługi, których Nokia już nie prowadzi, bo wiadomo, że Symbian był w pewnej mierze oparty również na usługach sieciowych. Nokia pozamykała serwery. Tutaj się okazuje, że można było otworzyć serwery, które te usługi świadczą. Update, no. To jest nieoficjalny update. To nie HMD. To nie HMD w żaden sposób. To nie ma nic wspólnego tak naprawdę ani z Nokią starą Nokią, ani z nową Nokią, czyli z HMD. Są to po prostu fani, którzy coś takiego zrobili. Poprawili SSL-e oczywiście, są poprawki w interfejsie na przykład, zapewnili obsługę Pythona i tak dalej, jest tych rzeczy całkiem sporo. Można to sobie znaleźć, ja mam nadzieję, że Jola podlinkowała jakieś sensowne źródło. Natomiast pamiętajcie, że to nie jest HMD. Jeżeli jesteście fanami starych Nokii, któryś z tych modeli akurat funkcjonuje, zastanówcie się dwa razy, czy warto rzeczywiście, bo mówię, jest to inicjatywa prywatna, oparta na open source. Z jednej strony nie ma się czego bać, z drugiej strony można się bać, dlatego że tu są serwery prywatne jednak. Mapy na przykład do Google'a podpierli, tak? Ryzyka, no jak chcecie, to się pobawcie, ale na własne ryzyko. Na własne ryzyko to robicie, o tym pamiętajcie. My tego w żaden sposób nie polecamy. I teraz możemy przejść do plotek wreszcie. No to plotki. Choćby właśnie do tego Samsunga, który to Samsung podobno obiecuje w czytnik linii papilarnych w ekranie. I on, słuchajcie, go obiecuje prawdopodobnie w Galaxy A10. Nie wiemy, bo to jest plota, ale to się chodzą słuchy. To się klei, bo wcześniej było zapowiedziane, że te rozwiązania dotąd zarezerwowane dla flagowców będą jednak trafiały do smartfonów niższej klasy. No nie najniższej, ale niższej. Czyli do serii A jak ulał pas. Jeżeli pomyślicie sobie o 3 aparatach w smartfonie Samsunga, czy 4 aparatach w smartfonie Samsunga, no to one nie trafiają do serii S, tylko najpierw trafiają, gdzie trafiają. I tak jak Adam zresztą bardzo inteligentnie napisał w newsie na ten temat, ależ bardzo proszę kolego, jest to troszeczkę testowanie rynku. Na takiej zasadzie, czy te rozwiązania się przyjmą, czy będą popularne, ile tych smartfonów się sprzeda. Dokładnie. Co prawda nie jest to wyznacznikiem takim absolutnym, dlatego że te smartfony mają jednak inną cenę, a cena jest nadal barierą w bardzo wielu miejscach na świecie. Będzie jakiś feedback od użytkowników. Sprzedaż operatorska, tutaj właściwie można jej nie brać pod uwagę, bo takie jak są, jest średnia klasa Samsunga sprzedawana u operatorów, tak mniej więcej się sprzedają flagowce. Natomiast cena jest dosyć istotna, dlatego no tutaj będzie trzeba, to będzie wynik z przybliżeniem. Tak? No, dziesiątka, więc to nie będzie najtańszy średniaczek. Nie, to nie będzie. Tak, mało tego, nie wiadomo, czy do nas trafi w ogóle. Bardzo możliwe, że Samsung będzie go testował wyłącznie w Chinach na przykład. Albo wyłącznie na Dalekim Wschodzie. Sprawa prosta. Mają feedback, ilu ludzi faktycznie z niego korzysta, jak często. I już wiadomo, czy się przyjęło, czy nie. Gorzej będzie sprawdzić ten drugi pomysł Samsunga, mianowicie na głośnik zabudowany w ekranie, czyli ekran będzie głośnikiem. To już było. Powiecie, bo to o tym słyszeliśmy gdzieś mniej więcej rok temu, bo to też na CES było. W tym roku na CES już ma być konkretniej pokazane, czy już pewnie będzie w takiej fazie gotowej do produkcji to. No i co, no w skrócie, po prostu nie ma otworków na głośnik, bo sam ekran wytwarza drgania, które słyszymy w słuchawce. Nadal tęsknię za przewodnictwem kostem. Trochę podobne będzie. Tutaj będzie jednak inna zasada, zupełnie drżał, tak. Tu jednak jakieś te drgania powietrza będą chodziły. Głośnik będzie jako membrana, prawda? Ale słuchaj, ty tęsknisz, ale to się nie przyjęło. Kyocera to miała. Znaczy nie przyjęło się, bo w ogóle nie weszło do produkcji. Na takiej zasadzie, albo się okazało, że problem z certyfikatami. Nie sądzę, że nieskuteczne, to było niezwykle skuteczne. Testowałem rozwiązanie. Jacek, zgoda, było skuteczne tak długo, jak trzymałeś telefon przyciśnięty do głowy, tak do ucha. Tak. Ale wielu ludzi nie rozmawia w ten sposób. Czasem rozmawiamy sobie tak, jakoś trzymamy tutaj ramieniem. Nie? No to niech się nauczą.
Niech się nauczą. A może ludzie nie chcą się uczyć? Bo wtedy, słuchajcie, nie będą potrzebne te wszystkie systemy wyciszenia szumów, dodatkowe mikrofony, dzięki którym można uzyskać i miejsce w środku w smartfonie i obniżyć koszta produkcji. Przy takim przewodnictwie kostym, przy jednym module właściwie, który jest w smartfonie, głośnik nadal jest potrzebny. Bo musi być głośnik zewnętrzny, ale on nie musi być konkretnie w tym miejscu. Zgadza się. On może być w dowolnym innym miejscu. Ucieka nam problem nocza też, którego wtedy jeszcze o nim nawet nikt nie myślał. Natomiast ja bym po prostu, tak jak mówisz, ja bym chciał mieć i głośnik, i przewodnictwo kostne. Jeżeli przyciskam telefon główką, no to mam kostnie sobie słyszę i wtedy mnie nie obchodzi, co się dzieje wokół, bo i tak słyszę. Kurde, czujniki, które ma działać, żeby nie naraz, żeby się nie kurczę, pomyliło. Jakie czujniki? No czujnik zbliżeniowy wystarczałby. Nie, no. To nie do końca. Nie do końca. Dlatego, że widzisz, wszyscy zresztą sami wiecie, prawdopodobnie przynajmniej niektórzy wiedzą, że do tej pory jest problem z czujnikiem zbliżeniowym. No tak, w wielu telefonach tych tańszych generalnie nie działa. Niekoniecznie w tańszych. Są problemy z czujnikami zbliżeniowymi w konkretnych aplikacjach. W momencie, kiedy aplikacja jest włączona, przysuwa się do ucha, bo się chce rozmawiać. Na moment odłożyłem, bo chcę sprawdzić jakiś numer. Coś przy okazji włączyłem jakąś inną aplikację, podnoszę. I zaczynają się dziać cuda wtedy, bo czujnik zbliżeniowy niekoniecznie działa z każdym. Ja z tych droższych modeli, jakich ostatnio używam, to żadnym takiego problemu nie miałem akurat, ale widocznie używam innych aplikacji i telefonu. Even Blas troszeczkę poplotkował na temat najnowszego Huawei P30, nie na temat P30 Pro, tylko na temat P30, czyli na temat modelu podstawowego. I on, słuchajcie, po pierwsze powiedział, że z dobrze poinformowanego źródła wie, że będą trzy aparaty z tyłu. To nie jest żadne zdziwienie. Największy ma mieć 40 megapikseli. To już jest pewna niespodzianka, bo to jest całkiem spora matryca. Natomiast największą niespodzianką jest to, że Blas zapowiada 5-krotny zoom bezstratny. Czyli w tej chwili mamy największy, jaki jest w smartfonach, to jest 3-krotny zoom bezstratny i on jest między innymi w ostatnim roku, na przykład 20 Pro. Natomiast 5-krotny, no to już jest pewne osiągnięcie, dlatego że do tej pory był 5-krotny i owszem, na flagowcach, ale hybrydowy, czyli połączenie zoomu tego bezstratnego uzyskiwanego za pomocą teleobiektywu. Z lekkim cyfrowym i to się dawało robić. I z tym, że jest duża matryca, bo przecież w Mate też jest duża matryca. Tutaj też pewnie będzie się to odbywało kosztem finalnej rozdzielczości tej fotki, bo nie będzie 40 megapikseli. Tak, na pewno to nie będzie pełna rozdzielczość i powiększenie 5 megapikseli. Nie, 5-krotne, broń Boże, to w ten sposób. Tutaj nikt tego nie twierdzi, podobnie jak jakieś pewnie będą. Są dwie duże matryce, może też jakoś będą te zdjęcia klejone z dwóch tych różnych matryc, więcej informacji, więcej danych. Ja mam nadzieję, że jednak programowanie będzie troszeczkę wypływać. Bardziej, bo jakby idą aparaty w dobrą stronę całkiem w smartfonach, jeżeli chodzi o to. Zobaczcie, mamy zmienną przysłonę w przypadku, przełączane przez przysłony, bo nie płynne, w przypadku Samsungów. Mamy rozwiązanie peryskopowe, którego potencjał nie został w pełni wykorzystany, który raz użył Asus i na tym się właściwie skończyło. A Oppo teraz też nad tym myśli. Mamy trzecie rozwiązanie, które polega na połączeniu różnego rodzaju obiektywów, teleobiektywu z innym obiektywem. Są duże matryce. I jak to wszystko złożyć do kupy, to bardzo wykorzystać możliwe, wszystkie te elementy, nie? Że będziemy mieli takie niespodzianki w tym roku, albo zapowiedzi przynajmniej w tym nadchodzącym roku, że po prostu czegoś takiego wcześniej nie było. Ja mam nadzieję nadal na bardzo dobre aparaty w smartfonach. Ale to jest plota. Blas co prawda zawiesza tam głos oczekiwaniu na, a to co dadzą w Pro w takim razie wersji, skoro w podstawowej będzie 40 megapikseli, 5-krotny zoom bezstratny i tak dalej. Nie wiem, co będzie w Pro. Zobaczymy, ja mam nadzieję po prostu na kolejne niezłe urządzenia. I nie tylko Huawei, ale również market. I innych marek, że zaczną gonić po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o sam zoom, to jest drugi news, słuchajcie, dotyczący zoomu. Oppo podobno pracuje nad 10-krotnym zoomem hybrydowym z kolei. Co prawda hybrydowy, ale 10-krotny. Ale jednak, no. Miałby on trafić do modeli F19 i F19 Pro, a uzyskiwany miałby być właśnie na zasadzie peryskopu, teleobiektywu plus zoom cyfrowy jeszcze. Obróbki dużą matrycą, bo tam pewnie też by wsadził dużo. Zobaczymy, co z tego będzie. Na razie to jest tylko i wyłącznie plota, ale to jest kolejna plota z tych, na podstawie których sądzę, że może przyszły rok przyniesie kolejne przełomy w fotografii mobilnej, cyfrowej, w smartfonach. Dobrze. Motorola P40. Pokazały się rendery.
No, ja tego nie lubię, dlatego że w momencie, kiedy się ukazują rendery, to wszyscy traktują, jakby smartfon już się pojawił. No nie, nie, nie. Bo rany są zdjęcia, to już smartfon jest, ktoś go trzymał w ręce. Nie, jego ktoś narysował, no tak, powiedzmy to wprost. Tylko narysowali, podobnie jak i specyfikacja jest szemrana, co prawda niektóre elementy pochodzą z dosyć pewnych źródeł, ale na razie nie wierzcie. Na pewno będzie czytnik linii papilarny wkomponowany w logo M na pleckach. Bo to ostatnio robi Motorola. No i to jest taki pewny element, co możemy chyba powiedzieć, że będzie. Zapowiadają, jako że gadamy o plotach. Paluchem po wodzie pisana. Ma być Qualcomm, diabli wiedzą jaki. Ma być, jeżeli chodzi o pamięć, 6 GB RAM, 64 albo 128 flesza. Dwa aparaty z tyłu. Aparat w dziurce z przodu, zgodnie z obecną modą. 12-megapikselowy, wyświetlacz 6,2 cala, Full HD+. I aparaty tylne to ma być 48+5, czyli zobaczcie, 48-megapikselowe matryce, Sony rządzą po prostu. Sony wyprodukowała 48-megapikselową matrycę, najwyraźniej cena jest odpowiednia, będzie w smartfonach. Ciekawe, czy będzie w smartfonach Sony. Nie mam pojęcia, powiem szczerze. No tak, bo Sony też się pojawiły ploty, że Xperia XA3, która prawdopodobnie już na CES się pokaże, prawdopodobnie ma Snapdragona 670, 6-calowy ekran Full HD+, i będzie kosztować dobrze ponad 500 euro, czyli dobrze ponad 2200. No i cóż, trudno. Będzie też L3 i też podobno 5,7 HD+, i podwójny aparat, i oczywiście podobno. No i oczywiście obie podobno zadebiutują z Androidem 9.0, co akurat no nie trzeba być wróżką, żeby przewidzieć. Nie trzeba być wróżką, chociaż niektórzy... Pewnie na CES, bo poprzednicy byli na CES. Niektórzy no. producenci nadal zaskakują. No tak, ale Sony myślę, że ten... No i jak już na plotkach, no to już skończmy to plotkowanie. Podobno w Geekbenchu, no tak przynajmniej Geekbench odczytał, pokazał się Pocophone 2. No i tu mamy kolejne rozczarowanie, bo w zasadzie... Przynajmniej na tle tego, co odczytał benchmark, to wielkiej różnicy nie ma, bo nadal Snapdragon 845, 6 giga RAM-u, no. Ktoś pytał w komentarzach, dlaczego jedziemy po Xiaomi. Nie jedziemy po Xiaomi. Nie, ja... Podobnie jak nie jedziemy po żadnym innym producencie. Te lepsze, mocniejsze ich telefony bardzo podobają. Albo odwrotnie, jedziemy po Xiaomi mniej więcej tak samo jak po wszystkich innych producentach. Dokładnie. O ile zasługuje na to, żeby jechać po tym. To znaczy, nie jest tak, że my nie lubimy jakiejś marki. Nie. To znaczy, inaczej, nie lubimy marek, które na przykład mają kiepski serwis, które się psują, takie, które obiecują rzeczy, których nie ma w smartfonach. I które ale nas nie lubią. To... Tak? No, to ja tych nie lubię. To ja powiem szczerze, mnie to koło ucha, słuchajcie, to tak naprawdę. Jak Xiaomi robi dobry telefon, to mówimy, że robi dobry i tyle, jak robi coś nie tak. Tu jest plota o tym Poco. Ja nie wierzę, żeby tak zrobić. Tak trafiło. No, raz, że ten Poco ma rzeczywiście kiepską specyfikację. No kiepską, dwa, no nie ma play, kiepskiej. No. Dwa, że Play jak na... No, 8,4,5 i 6 giga. No dobrze, ale w porównaniu z poprzednim to jest nic nowego. Tak, no. Może dadzą lepszy aparat, może dołożą NFC, bo tego poprzednim brakowało. Ale pomarudzić zawsze można, my mamy tendencję do marudzenia. Podobnie jest w przypadku innych marek. Szybciej się marudzi niż więcej coś tak pali, samo. No. Poza tym pamiętajcie, no ja rozumiem, że jeżeli ktoś krytykuje coś mojego, to jakby krytykował mnie. Nie, my mówimy o urządzeniach, nie mówimy o was, nie mówimy o userach tych urządzeń. Każdy ma prawo używać takiego smartfona, jakiego chce, i tego się trzymajmy, dobrze? No. A my będziemy jechali tylko podpowiemy ewentualnie, który lepiej kupić, a którego lepiej unikać. No. I nie jest tak, że chwalimy dlatego, że nam ktoś płaci. To jest program, który jest robiony tylko i wyłącznie z naszych dobrych chęci. Słuchajcie, nikt nam za to nie płaci, nie ma żadnych sponsorów. Ale ubolewamy. Nikt nie kupuje u nas reklam. Tak, ubolewamy bardzo mocno. Mogą nam producenci za to płacić, także... to ma sprawę. Ale wtedy taka nie. Taka jest formuła, jaka jest. Robimy to, bo lubimy. Mnie się to podoba, możemy mówić, co chcemy. Prawie, że. Dokładnie. Brzydkich słów nie używamy. Kończmy, bo zaczynamy gonić troszeczkę w piętkę. Przekroczyliśmy już pół godziny. Trzymajcie się ciepło. Właśnie. Życzymy wam szampańskiej zabawy na Sylwestra. I nowego roku bez różnych przyległości fizycznych, żebyście byli zdrowi bardzo. Dużo zdrowia, także bawcie się dużo kasy, i bądźcie zdrowi. Fajnych telefonów wam życzymy, nie psujących się. Dobra. Cuda, tak, w sprawie cudów to do najbliższej parafii, ale słuchaj, mało psujących się. No. Powiedzieliśmy, żeby nam powiedzieli, ile mają lat, i oni chętnie o to przystali. To, bardzo dziękujemy raz jeszcze. Słuchajcie, po pierwsze chciałbym, żeby się dziewczyny odezwały chociaż. Jeżeli
są jakieś. Nie to, że my potrzebujemy. Ty. Nie. Po prostu jesteśmy ciekawi. Oglądają nas jakieś dziewczyny w ogóle nas? No rzeczywiście, my nie jesteśmy piękni. Dziewczyny raczej oglądają takich, co to przystojni, młodzi i jeszcze do wzięcia. My nie jesteśmy ani do wzięcia, ani przystojni, ani młodzi. Ale dziewczyny, kochane, jeżeli nas oglądacie, odezwijcie się, żebyśmy mniej więcej mieli pojęcie, ile was jest. A poza tym wiecie, no co sobie... Miast! Wpisujcie miasto! Wpisujcie miasto. A, nie, jeszcze zupełnie serio. Jeżeli chcecie nam powiedzieć, skąd jesteście, nie namawiamy, bo ja wiem, no, że prywatno i że to... Ta, ale jak jeżeli chcecie, macie to ochotę, powiedzcie. Często widzę, że niektórzy poznają, gdzie jeździmy, także wy wiecie, skąd my jesteśmy. Także jakbyście nas kiedyś widzieli na ulicy, to pomachajcie. Gdyby wam umknęło, to my z pięknego miasta Łodzi jesteśmy. Gdyby wam tam gdzieś coś... Jakbyście nas widzieli, to wbijajcie na tył, śmiało sobie pogadamy. Zupełnie spoko, można machać nam po mieście, Adam stanie i załapać takiego gościa do tyłu. Tylko, że no niestety trzeba nas złapać po Łodzi. No tak, no i będziecie na YouTubie, to też pamiętajcie, bo my was nie wytniemy. Nie będziemy wycinać. A dlaczego? Posadzimy i tak będzie, tak? Ktoś siedział? No a co, nie? Oran. I jeszcze chciałem, jeszcze było w komentarzach pytanie już tak naprawdę na koniec, czym nagrywamy. Słuchajcie, jak nie mówimy, że nagrywamy jakimś tam smartfonem, to nagrywamy starym, mocno już wysłużonym Galaxy Note 8, który już swoje przeżył, już ledwo zipie, ale nadal jeszcze zipie i tym właśnie nagrywamy. Ja Adamowi powiedziałem, że może w przyszłym tygodniu ale to wam powiem. Szerokim ekranem, ale to jak będziemy mieli kątem. Szeroki ekran, to kątem. Kątem ekranem ciężko będzie nagrać. A tak, rzeczywiście. Ale nie, chodzi mi o to, że szeroki ekran będzie. Szerokogodnym obiektywem. A wiem, że ekranem się i nagrywa. To nawet. Krótko. Jak mówimy, że czymś nagrywamy, to znaczy, że nagrywamy innym, a jak nie, to Note'em. I tyle. No bo pytaliście o to, więc... Adam ma w kieszeni. Ty używasz go jako telefonu normalnie? Tak, to jest mój podstawowy telefon do gadania, do recenzji, do wszystkiego. Do pocztowania, do facebookowania. O Jezu, do wszystkiego. I jeszcze jako dociec do papieru robi. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Dobra, serwus. Do zobaczenia. Cześć. Udanego Sylwka. Cześć.